Witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę wam kłamstwa, w które wierzymy do dziś. Jeżeli myślisz, że takich mitów nie ma w ogóle, to zachęcam obejrzeć film do końca, bo ciekawostki tę rozwalą ci mózg. Standardowo po wbiciu przez was 1000 lajków, a za parę dni wrzucam kolejny film. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Strefy smakowe. Mit jest tak rozpowszechniony, że uczy się o tym w szkołach. Jego źródłem jest błędna interpretacja XIX-wiecznych badań, co zresztą jest popularnym sposobem powstawiania wielu z nich. Tak naprawdę każdy fragment języka jest w stanie rozpoznać dowolny smak. U niektórych osób niektóre fragmenty mogą być bardziej wrażliwe na konkretne smaki, ale nie jest to ani powszechne, ani nie działa u każdego tak samo. Jak już mówiłem, jest to nieprawda. Możemy wykonać naprawdę proste doświadczenie. Wystarczy umoczyć czubek języka w soli lub wysypać odrobinę cukru na jego nasadę. A najbardziej niezwykłe jest to, że ten mit utrzymywał się przez ponad 70 lat i do dziś często uważany jest za prawdę. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu ciekawostka, a spróbuję przypiąć ci serduszko. Zatrzymanie akcji serca. Teraz przedstawię wam mit, który w szczególności poznaliśmy poprzez oglądanie filmów. Według paru źródeł, podczas gdy serce przestaje funkcjonować i się całkowicie zatrzymało, można pobudzić się do działania przy użyciu defibrylatora. Jest to wielkie kłamstwo. Prawdą jest, że gdy serce się zatrzyma, nie można go pobudzić do działania. Po prostu nasz jeden z najważniejszych organów umarł, bez możliwości powrotu. Defibrylator służy wytłumieniu nieregularnych impulsów i przywróceniu normalnego bicia serca. Wniosek jest taki, żeby nie wierzyć w 100% filmom. Gdy doktor lata żelazkiem obok zmarłego pacjenta, to możecie przypomnieć sobie moje słowa. Człowiek ma jedynie 5 zmysłów. Jak wiemy, w szkołach uczą nas, że człowiek ma aż 5 zmysłów. Jest to wzrok, słuch, dotyk, zapach i smak. Informacja ta jest przypisywana do Arystotelesa. Jeżeli patrzeć by na całość z innej strony, to człowiek ma o wiele więcej zmysłów. Nie zapominajmy o równowadze, temperaturze, poczucie czasu, jak i również propriocepcji, świadomości ułożenia ciała, która pomaga nam w chodzeniu i wykonywaniu każdej czynności. Jest również nocycepcja, poczucie bólu. Jednak jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat zmysłów, to wpiszcie odpowiednią frazę w Google, a na pewno coś wam wyskoczy. Człowiek zjada pająki w nocy. Na koniec bomba. Podwójny mit. Zacznijmy jednak od początku. Kilka lat temu zaczęła się rozpowszechniać informacja, jakoby człowiek w trakcie swojego życia zjadał we śnie pająki. Zwierzaki z jakiegoś powodu miałyby wchodzić nam do ust. Podawane liczby były różne. Od kilku w ciągu życia do kilkunastu rocznie. Potem ktoś wyjaśnił. Wszyscy dali się nabrać. Historyjkę wymyśliła dziennikarka Lisa Holst, która chciała zbadać, jak szybko tego typu mit zostanie rozpowszechniony. Tak naprawdę nie zjadamy żadnych pająków. Problem w tym, że obie te informacje są nieprawdziwe. Nie ma żadnych dowodów ani powodów, dla którego mielibyśmy nieświadomie wcinać pajączaki. Ale nie ma też dowodów na istnienie kogoś takiego jak Lisa Holst, ani artykułu, który rzekomo napisała. Okej, jesteśmy już po filmie. Jeżeli chcecie, aby kolejny film wpadł szybciej, to kliknijcie w łapkę, bo standardowo po wbiciu równego 1000 lajków, za parę dni wrzucam kolejny film. Chciałbym was zachęcić do kliknięcia w subskrypcję, jednak to wszystko zależy od was. Więc to było na tyle, trzymajcie się, cześć!